Nazywam się Radek Orszewski. Przyjechałem do Was z Berlina, gdzie od kilku lat pracuję z różnymi zespołami. Zespołami, które robią software w różnych branżach. Gamingu, telekomunikacji, nawigacji, przeróżnych rzeczach. Jak było wspomniane wcześniej byłem testerem i po swoim długim, wieloletnim związku ze Scrumem miałem krótki romans z Kanbanem, który trwa i myślę, że mam do opowiedzenia historię teamu, historię pewnej drużyny, pewnej sytuacji, w której dana drużyna się zmagała z jakimiś bolączkami i Kanban stał się czymś, co im pomogło, a oni jako testerzy w tej organizacji stali się, można powiedzieć, takimi agentami zmiany, do czego wszystkich testerów, zwłaszcza takich, którzy znajdują się w takiej sytuacji, o której opowiem, gorąco zachęcam. Parę rzeczy o prezentacji, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, tak? Motto tej konferencji to jest zwinnie, technicznie, praktycznie. Myślę, że zwinnie będzie, że praktycznie też. Nie wiem, czy będzie bardzo technicznie, ponieważ raczej będziemy operować na poziomie procesu i tego, jak współpracować. Nie będziemy szli w bardzo techniczne rzeczy związane, nie wiem, chociażby z automatyzacją, bo myślę, że te rzeczy w nawiązaniu do Kanbanu wymagają naprawdę studium kontekstu, tak? Każdy przypadek jest trochę inny i trudno tutaj jakby dawać takie rady wszystkim. Wujek, dobra rada to nie to. Więc będą trzy części. Będzie najpierw historia, taka narracyjna teamu, gdzie dowiemy się o tym, jak Kanban im pomógł bardzo wysokopoziomowo. Potem będziemy mieli dosłownie dwa slajdy o teorii i potem opowiem, dlaczego zdecydowałem się włączyć. A potem będziemy szli przez... Będzie dużo boardów, to mogę opowiedzieć, będzie dużo wizerunków tablicy, które pokażą, jak dokładnie pewne praktyki i zasady Kanbanu, metody Kanban, systemów Kanban zostały użyte. Okej, zacznijmy od drużyny. To jest drużyna. Jeśli sobie popatrzymy, mamy tutaj product ownera, dewelopera, który jest właściwie takim architektem systemu, bo jest bardzo doświadczoną osobą. Oni prowadzą ten projekt, chcą zbudować ten produkt, który jest aplikacją webową. Współpracują z dużą grupą QA-ów, testerów, którzy znajdują się oczywiście w innej lokalizacji, a jakże im towarzyszy jeden senior developer, który podobnie jak QA pracują w tej organizacji najdłużej, w związku z czym znają poprzednią wersję produktu, znają inne produkty, a to powoduje, że management bardzo lubi jakby obciążać ich testowaniem innych rzeczy, tak? Jakby tu pracujecie nad swoim głównym projektem, no ale jesteście seniorami, tak? Więc będziecie pewnie naprawiać różne rzeczy, które się psują na produkcji w bieżącym, w starym produkcie, tak? Teraz kluczowa decyzja managementu, może kiedyś o niej słyszeliście, jak mamy za mało czasu i za mało ludzi, to co robimy? Outsourcing, tak, najlepiej zatrudnijmy sobie zewnętrzną firmę, która będzie pracowała jeszcze z innej lokalizacji, a potem się okaże, że właściwie tam każdy pracuje od siebie z domu, więc tak naprawdę o tym, żebyśmy się spotkali i porozmawiali, to za bardzo nie ma szans, tak. Dlatego pokazuję te strzałki, że tam jest bardzo dużo komunikacji, takiej w stylu, że ja tam wezmę ticket i ci go wyślę, a ty sobie z nim radź, prawda, a ja u mnie już jest po godzinach, a u ciebie nie i teraz... Musimy znaleźć jakiś konsensus, tak? Więc jest bardzo dużo komunikacji, bardzo mało konwersacji, można tak powiedzieć, tak? To jest pewnie jakaś bolączka. No i ten team jest sfrustrowany, tak? Poznajcie ich problem, a może znacie ich problem. Oni sobie pewnie wyobrażają, że tak wygląda ich przeciwnik. Każdego dnia przychodzą do pracy i sobie myślą, ojej, znowu ci deweloperzy. Albo znowu ten product owner i oni tam czegoś od nas chcą, a my już po prostu robimy, już więcej nie możemy, tak? To może róbmy mądrzej. I jakie są te ich problemy? Przede wszystkim wielozadaniowość. Ktoś kiedyś od niej cierpiał, od tego, że mamy za dużo rzeczy do zrobienia naraz? Okej. Druga sprawa to jest rozproszenie geograficzne, tak z ciekawości. Kto pracuje tak, że nie ma całego teamu ze sobą? Okej. Zmiana kontekstu i priorytetów, tak? Jak mamy dwóch kapitanów albo, tak, już widzę, jak mamy więcej niż jedną kucharkę, tak, to jest problem z menu. I oczywiście, kto nam powie, który priorytet jest ważniejszy, jeśli od dwóch product ownerów słyszymy o dwóch najważniejszych priorytetach, tak? Rzeczą, która powodowała największą frustrację u testerów tej organizacji, to było bazowanie na przypuszczeniach, tak? To znaczy, tak? Coś,
co wyglądało mniej więcej tak, że przychodzimy do pracy, jest jakiś ticket, on jest w systemie, że jest gotowy do testu, zaczynamy testy, jak już się okazuje, że zainwestowaliśmy jakiś czas w to i się okazuje, że on nie jest gotowy, a no oczywiście, bo zapomnieliśmy o tym, albo to wymaga specyficznych danych testowych, to wymaga innego środowiska, a jaką wersję tamtego API używałeś? O, oczywiście nie, tak? Więc oczywiście z racji tej dystrybucji geograficznej, z racji tego, że duża część była robiona tylko i wyłącznie w systemie elektronicznym, można było pytać, można było dzwonić, można było tam pisać na HipChacie. Ludzie głównie zaczynali od tego, że jak zaczynali jakieś zadanie, to spędzali 10 minut na czytaniu historii, tak? Co to w ogóle jest, tak? No więc poczuli, że potrzebują pomocy, tak? I ich problemy wydawały się naprawdę gigantyczne, wydawały się, że tutaj trzeba jakiegoś superbohatera. Tak? Static Man, tak go sobie nazwijmy. Wszelkie podobieństwo do Supermana czysto przypadkowe. I oni wezwali tego superbohatera, bo sądzili, że ktoś, kto lata i ma fajną pelerynę, będzie im w stanie pomóc. Dlaczego static? Bardzo małą czcionką, bo to nie jest bardzo istotne. Żeby zapamiętać skrót, static jest czymś, co funkcjonuje w świecie Kanbanu jako System Thinking Approach to Introducing Kanban, czyli czymś, co moglibyśmy przetłumaczyć na polski jako podejściem do wdrażania Kanbanu, używając myślenia systemowego. Przyznam szczerze, że jednym z wyzwań przy przygotowaniu tej prezentacji było przetłumaczenie jej na polski, ponieważ wydaje mi się, że niewiele jest o kanbanie po polsku i to też pewnie w jakiś sposób limituje, dlaczego jest mniej popularny niż jakieś inne frameworki. I co ten static man im powiedział? Powiedział im, tak naprawdę nie potrzebujecie żadnego superbohatera, nikt nie zrobi tej pracy za was, nikt was nie wyciągnie z tego bagna. Mogę wam dać kilka rad. Spróbujcie ich posłuchać, spróbujcie na nie zareagować, nauczcie się i może to pomoże. Pierwszą radą static mana było tak, uzgodnijcie co i dla kogo robicie. Tak? Jeśli jest w teamie w drużynie osoba, która pracuje dla więcej niż jednego projektu, dla więcej niż jednego menedżera, dla więcej niż jednego klienta, tak? Bo to w końcu on płaci nam pensję na koniec miesiąca, to ustalcie to, tak? Bo może nie wszyscy mają takie samo rozumienie w waszym teamie. A druga rzecz to jest ustalcie, kto i jak komunikuje priorytety dotyczące tego, tak? Nawet jeśli mamy jednego product ownera i jeden backlog, to czasami jest bardzo ciężko ustalić, czy właściciele biznesu, można tak powiedzieć, wiedzą, czego chcą jako pierwsze. Zrozumcie przyczyny niezadowolenia. To była bardzo fajna rada Static Mana, ponieważ on powiedział o dwóch rodzajach niezadowolenia. Pierwszym niezadowoleniem jest niezadowolenie wewnętrzne, czyli tak naprawdę dlaczego przychodzimy do pracy sfrustrowani i chcemy wyjść i boli nas głowa w niedzielę o 17 i tego typu wręcz somatyczne objawy stresu. A druga rzecz to jest dlaczego inni, którzy współpracują z naszym teamem, też są niezadowoleni, tak? Bo niezadowolony jest customer support, ponieważ nie potrafi odpowiedzieć klientowi na temat prawie żadnego bugu, kiedy on zostanie naprawiony. Niezadowolony jest manager projektu, bo on chciałby robić nowe rzeczy, a my tutaj ciągle siedzimy w bugach, tak? Niezadowoleni są deweloperzy, którzy wszystko dostarczają nam w jednym wielkim batchu na samym końcu i mówią, no, to jeden dzień starczy. I czasami nie, tak? I dwie bardzo praktyczne rady, o których opowiem w szczegółach w drugiej części, to jest rada, stwórzcie swój model procesu, tak? W sumie cieszę się, że ta prezentacja jest po tej, która była przed chwilą, ponieważ gości opowiadający o DevOpsie też pewnie opowiadali o tym, jak wygląda różnie w tych firmach proces, prawda? Wszyscy przychodzimy do pracy i mamy pewne wyobrażenia, tak? Żalimy się na ten temat, że pracujemy w oparciu o przypuszczenia, ale tak naprawdę sami czasami jesteśmy źródłem tych przypuszczeń i nie rozpoczynamy dyskusji, która by wprowadziła jakąś przejrzystość, jakąś klarowność. Ostatnia bardzo praktyczna rada to była zaprojektujcie system, który będzie pewnego rodzaju wizualizacją tego modelu, który na samym początku rysujecie i który wam się wydaje, że odzwierciedla pracę. Tak? Potem się może okazać, że on tak naprawdę odzwierciedla, a może tylko wam się wydaje. Okej,
spróbujmy. Drużyna powiedziała, no dobrze, skoro ten static man nam nie pomoże, skoro nie możemy go zatrudnić, bo jest hire freeze, no to spróbujmy poradzić sobie sami. I oni stworzyli mapę takiego procesu, rysowali sobie tam na whiteboardach, różni ludzie mieli różne wizje tego, jak te strzałki przychodzą, co się z tymi ticketami dzieje. Była to tak naprawdę pierwsza okazja, kiedy ten team pracował nad czymś takim. Potem zwizualizowali to w postaci fizycznej tablicy, która ze względu na dystrybucję teamu właściwie jako fizyczna tablica istniała tylko w jednym biurze, natomiast istniała również w wersji elektronicznej dla wszystkich tych, którzy pracowali w tym projekcie zdalnie. Muszę powiedzieć, że oni wcześniej próbowali użyć tutaj należy odpowiedniej składni, oni byli wdrażani w Scrum. Proszę zwrócić uwagę, że nie mówię, że wdrażali Scrum u siebie, tylko oni byli wdrażani w Scrum, tak? Znaczy niestety przyszedł jakiś konsultant, który powiedział, ty jesteś biznes analitykiem, od teraz się nazywasz product ownerem, a ty jesteś project managerem, od teraz się nazywasz Scrum Masterem, done, prawda? Przecież zmiana tytułu tak wiele pomaga, tak? Więc oni byli bardzo niezadowoleni z tego, natomiast pewnego rodzaju spadkiem po Scrumie byłoby te stand-upy. Oni się spotykali, próbowali porozmawiać, te stand-upy nigdy nie trwały 15 minut i bardzo rzadko cokolwiek z nich wynosili, tak? Nawet jeśli wiedzieli o jakimś zadaniu, które muszą przetestować, czy które muszą dostarczyć na produkcję, to i tak nie obyło się bez tego studium, co tam naprawdę jest, prawda? CSI Jira, teraz ja muszę tam zobaczyć, co tam się stało. Więc oni zmienili te spotkania i zmienili je tak naprawdę na dyskusję o tym boardzie, przechodząc go od prawej do lewej, tak? Skończmy to, co mamy na początku, skończmy na początku to, co zaczęliśmy, to, co jest najbliżej prawej strony tablicy, co możemy wypuścić, zanim zajmiemy się następnym zadaniem. A to, jeśli widzimy, że mamy niewystarczająco dużo osób, niewystarczająco dużo czasu, lub kiedy usłyszeliśmy, że mamy mieć dwa różne zadania jako najważniejsze tego dnia, to włączmy w tę dyskusję naszych product managerów i powiedzmy im o tym konflikcie, tak? Nie bądźmy cicho, nie siedźmy i nie mówmy, że da się zrobić, a potem okej, wyszło jak zawsze. Tak wygląda jedno zdjęcie z takiego rysowania projektu. To jest tablica, która jest tak naprawdę jeszcze takim protokanbanem, bo nie ma ograniczeń WIP limit. Efekty, tak? Trwało to kilkanaście tygodni, jeśli nawet nie dłużej, pewnie ze 3 miesiące, zanim wyszliśmy z takiego totalnego bagna. Tutaj widzicie, ten team sobie gratuluje, tam wszyscy poza tym zewnętrznym konsultantem, który taki siedzi załamany, są szczęśliwi. Jakie były efekty, tak? Efekty dla testerów, którzy byli najbardziej sfrustrowani w tym teamie, to było zbudowanie przejrzystości procesu QA, który niestety, muszę powiedzieć, pracując czy z dużymi firmami, czy z takimi post-startupami, bardzo często jest po prostu zaniedbywany, tak? Jak sobie za chwilę pokażemy, test to jest zwykle jedna kolumna, jeden status i co on za sobą kryje, to różnie z tym bywa. Po drugie, pojawiło się zaufanie do ludzi i do procesu, tak? To znaczy przestajemy bazować na tych przypuszczeniach i zaczynamy rozumieć, że jeśli zadanie jest w statusie X, to ono wypełnia pewne kryteria i mogę się nim zająć w miarę bezpiecznie i to nie zostanie, to nie będzie zmarnowany czas. Następnie przewidywalność dostarczania wartości, tak? To jest coś, czego najbardziej zadowoleni byli ludzie na zewnątrz tego teamu, bo oni wreszcie zaczęli mieć jakąkolwiek widoczność tego, nad czym ten team pracuje i kiedy można się spodziewać czegoś nowego, kiedy można się spodziewać czegoś naprawionego. Skończył się Scrumfall, który miał objawy polegające na tym, że testerzy byli włączani w proces stosunkowo późno, poganiani i mówiło się, dobrze, no to teraz mamy wszystko do przetestowania, co przetestujecie, to wejdzie, a co nie, to zobaczymy. Takie, prawda, trochę naciskanie. I skończyła się ta wielozadaniowość. Tyle, happy end, tak? Ale jak skorzystać z tej historii dla was wszystkich, jak skorzystać z tego i spróbować to wdrożyć w waszym środowisku pracy? To była część narracyjna i muszę powiedzieć, że przygotowując tę prezentację, zmagałem się z pytaniem, czy warto jest w ogóle rozwijać, co to jest Kanban teoretycznie, tak? Bo kto słyszał o Kanbanie? Okej.
Kto uważa, że wie, co to jest Kanban? Okej, okay. Kto praktykuje Kanban? Okej. Okay. Wydawało mi się, że jest więcej praktyków niż ludzi, którzy go rozumieją. To jest bardzo ciekawe. Okej, okay. Dlaczego będziemy mieli dwa slajdy o teorii? Otóż kilka tygodni temu byłem w Uniejowie na Agile Coach Campie, gdzie była też spontaniczna sesja dotycząca Kanbanu. I co było bardzo ciekawe, ludzie, którzy przyszli na tę sesję, reprezentowali bardzo różne środowiska. Część z nich to byli liderzy zespołów, część z nich to byli coache, część z nich to byli programiści, testerzy. I oni usiedli w kółku wokół takiego tam flipcharta i przez 10 minut nie mogli dojść do porozumienia, czym jest Kanban. Tak? Ja rozumiem Kanban tak, ty rozumiesz Kanban tak, dla kogoś innego to w ogóle jest coś jeszcze innego. Więc tak dla jasności chcę powiedzieć, co Kanban znaczy w literaturze różnie pisany, czy z różnymi rozszerzeniami. Kanban przez ortodoksów, zaznaczam, z małej litery, to jest widoczny znak. I gdybyśmy mieli to przełożyć na nasze życie, to jest pewnie pojedyncza karteczka post-it, czy to jest pojedynczy ticket w jakimkolwiek systemie, którego używacie, Jira, Trello, cokolwiek. A jest coś takiego jak personal Kanban, co jest dziełem Jima Bensona i jego współpracowników z Modus Cooperandi. Ktoś kiedyś o tym słyszał? Nie, więc personal Kanban bazuje na dwóch zasadach, że powinienem zwizualizować i ograniczyć swoją osobistą pracę, tak? Czyli na przykład niezależnie od tego, jakich narzędzi używamy w firmie, ja mam swoją własną tablicę w Trello, w którą wpisuję rzeczy, które mam do zrobienia w tym tygodniu, które mam w ogóle do zrobienia i które robię, żeby kontrolować swoją własną, własną produktywność i swoje własne skupienie, tak? Ponieważ w rzeczywistości nie pracujemy tylko nad zadaniami, które mamy w pracy przydzielone, przetestuj X albo udokumentuj B, prawda? Mamy też, byłem w delegacji, muszę wypełnić papiery, tak? Albo coś w tym stylu. I to też zjada nas czas. Jeżeli nie będziemy sobie tego sami wizualizować, to tak naprawdę będzie problem. System Kanban, który jest tak naprawdę pewnie równy Kanbanowi najczęściej rozumianemu, to jest po prostu system wizualizacji i kontroli przepływu pracy, jakiejkolwiek. Oczywiście tu mówimy o pracy intelektualnej, o pracy kreatywnej, czyli o pracy, której nie widzimy, tak? Bo jeśli wasze biuro nie jest szczególnie zagracone, to ktoś może wejść i powiedzieć, może oni piszą software do satelitów, a może sprzedają parówki, tak jakby nie wiem, tak? Dopóki, czym jest ten kod? Widać go kiedyś, nie? Jakby bardzo, bardzo rzadko, tak? Widać go w złych przypadkach, jeśli na przykład review polega na wyświetleniu kodu, tak? To jest, a nie na pokazaniu, że on działa. To jest złe. To jest zły przypadek, kiedy widać kod. Natomiast czymś, co często jest mylone z systemem Kanban, jest metoda Kanban, której można powiedzieć ojcem w IT jest David J. Anderson i kilkoro jego współpracowników, którzy tę metodę rozwijają. I to jest metoda, która używa wszystkich tych powyższych jakby elementów, leveli, tak, poziomów Kanbanu, natomiast jest to metoda ewolucyjnego wprowadzenia zmian w organizacji. Zmian w organizacji po to, żeby wasza firma mogła przetrwać, po to, żeby ludzie byli zadowoleni, żeby nie byli przeciążeni, po to, żebyście byli gotowi na zmianę, po to, żeby wasza organizacja, wasz team były zwinne, po to, żeby jeśli zmieni się rynek, bo nagle się okaże, że nie sprzedajemy diesli, tylko same auta elektryczne, to ha, a my mamy software do tego, tak? Albo nie wiem, cokolwiek innego, tak? Może będziecie chcieli zakłócić własną niszę rynkową i zacząć od czegoś, czego nie ma konkurencja. Więc musicie mieć czas na poprawę, musicie mieć czas na dostosowanie się do rynku. Teraz bardzo krótko o praktykach i zasadach. Co się składa na system? Na system Kanban składa się oczywiście wizualizacja procesów i zadań. Składa się ograniczenie ilości pracy w toku, czyli z angielskiego work in progress. I te dwa punkty składają się właśnie na ten personal Kanban. Natomiast jeśli tych zadań mamy więcej niż tylko moja tablica i one muszą być dystrybuowane i przekazywane z jednej osoby do drugiej, to musimy w jakiś mądry i edukowany sposób kierować ich przepływem. To jest system. Co mówi metoda? Metoda to rozszerza. Metoda to mówi, że jeśli chcemy, żeby to wszystko powyższe dobrze działało, to muszą temu towarzyszyć jasne zasady. Kto tak z czystym sumieniem może powiedzieć, że u was te zasady są? Że każdy wie, jakie jest kryterium przesunięcia zadania z jednej kolumny w drugą? Okej. Okay.
nie będę tego komentował, tak? Ale to znaczy, że to jest coś, co musimy poprawić, tak? Musimy sobie udokumentować dla kogoś, kto przychodzi na przykład do firmy, co to znaczy, że coś jest na stagingu, albo co to znaczy, że coś jest gotowe na, do produkcji, tak? Jakie mamy service level agreement, jakie mamy definicje wykonania, jakie mamy definicje gotowości zadania. Musimy zaimplementować pętle zwrotne, czyli po prostu reagować na to, co się dzieje na tablicy, tak? Nie możemy po prostu ślepo wrzucać tam jak najwięcej karteczek i liczyć, że coś się naprawi. Musimy współpracować poprzez eksperymenty, tak? To znaczy powinniśmy pewnie zmieniać jedną rzecz na raz, bo jak zmienimy 5, to tak naprawdę ciężko jest powiedzieć, która pomogła, a która zaszkodziła, a która w ogóle nie miała żadnego wpływu na to, co robimy. I metoda ma też kilka tak zwanych zasad zmian, która te zasady zmian są, można powiedzieć, odpowiedziami na pytanie jak. To znaczy, jak wdrożyć te powyższe punkty, żeby się nam udało. I to jest pierwszą rzeczą jest zacznij od tego, co robisz, tak? Żadnej rewolucji, żadnych nowych tytułów typu Kanban Master, a nie Scrum Master, żadnych takich rzeczy. Zaczynamy od tego, co jest, bo ufamy i szanujemy, że to jest z jakiegoś powodu, tak? Nawet jeśli to nie jest idealne, to powinniśmy od tego zacząć. Dobrym porównaniem, zacznij od tego, co jest. Ja nie wiem, bo to jest pewnie dużo młodszych osób na sali. Czy jest jeszcze PO w szkołach? Przysposobienie obronne? Nie, okej. Okay. Tam były takie ćwiczenia, że trzeba, wiecie, wziąć taką papierową mapę, kiedyś takie istniały i trzeba było zacząć od jej orientacji, tak? Znaczy, jeżeli chcemy pójść z punktu A do punktu B, to się muszę dowiedzieć, gdzie jestem, tak? Muszę ustalić, w którym miejscu jestem na mapie, gdzie jest północ. Inaczej mogę zacząć iść w jakimkolwiek losowym kierunku, ale to niczego nie gwarantuje, tak? Więc zaczynamy od tego. Druga rzecz to jest szanujemy role i tytuły. Tak jak powiedziałem, nie wprowadzamy niczego nowego, niczego fancy. Stawiamy kroki, które są ewolucyjnymi zmianami, stawiamy je powoli i przede wszystkim promujemy przywództwo na każdym poziomie. To jest bardzo ważne, zwłaszcza w takich organizacjach czy w takich drużynach jak ta, o której opowiadałem, gdzie szczerze powiedziawszy testerzy mieli bardzo mało do powiedzenia na temat, jak wygląda proces, przez co byli tymi, którzy najbardziej cierpią, tak? Byli tymi, którzy są poganiani, tymi, którzy jakby muszą się dostosować do innych, podczas gdy tak naprawdę są również właścicielami tego procesu. I teraz o procesie. Bardzo krótko, pierwotny proces wyglądał mniej więcej tak, znaczy mieliśmy jakiś tam nowy feature, mieliśmy bug, one musiały przejść jakieś stadia analizy, potem development, test i zrobione, tak? Łatwo powiedzieć. Natomiast dłuższa dyskusja zarówno z product ownerem, jak i z testerami pokazała, że tak naprawdę to część tych zadań zaczyna już żyć dla testerów, kiedy jest nowa historia, bo musimy napisać jakieś kryteria, musimy coś udokumentować, musimy przygotować środowisko pod automatyzację. A są też takie hotfixy na produkcję, co one w ogóle od razu wskakują tu i jeszcze wymagają testów manualnych, bo tam tylko jedna osoba ma dostęp do takich danych, żeby to przetestować, bo tam trzeba coś opłacić i tak dalej, i tak dalej. Więc okazało się, że to nie jest takie proste i wizualizacja, której drużyna używała wcześniej, czyli tego typu tablica, jest zwyczajnie niewystarczająca, tak? Jeśli was zapytam o to, w jakim konkretnie stanie są te zadania, ciężko powiedzieć, wszystkie na teście, tak? Ale wiemy, że dwa na jakimś środowisku testowym, jeden na stagingu. Tu goście z developmentu mi mówią, że ten już jest gotowy, ale tak naprawdę przecież nie jest w teście, bo żaden z nas nad nim nie pracuje, tak? Po prostu nie ma testera, który mógłby się tym zająć. Więc co zrobiliśmy, to zmapowaliśmy tamten proces, ten ładny diagram kolorowy do tablicy. Jaka była pierwsza reakcja na taką tablicę? Reakcja była taka, odtąd będziemy tylko przesuwać karteczki. Nie będziemy robić nic więcej, tylko będziemy przesuwać karteczki, tak? Oczywiście była to typowa reakcja na zmianę, taka psychologiczna, która nie odpowiadała na pytanie, że teraz wiem, że to zadanie jest naprawdę w pracy na stage'u, a to na lobby, a to czeka, a to tak naprawdę nie jest jeszcze gotowe dla testerów. I tych informacji musiałbym się dowiedzieć albo pytając, albo pisząc do kogoś maila, albo po prostu studiując tą Jira i próbując się dowiedzieć, co w niej jest, tak? Więc był duży psychologiczny opór wobec zmiany do czegoś takiego, ale umówiliśmy się, okej,
spróbujmy. Jeżeli mi udowodnicie, że cokolwiek z tego nie jest potrzebne, cokolwiek z tego nie ma racji bytu, usuniemy tą kolumnę. To jest wasz system, tak? To jest system, który wynika z procesu, który sami dla mnie narysowaliście. Więc jeżeli on nie odzwierciedla rzeczywistości, to wróćmy do pierwszego kroku i narysujmy ten system od nowa, tak? Co było dalej? Dalej ciekawą rzeczą było to, żeby uświadomić teamowi, gdzie tak naprawdę wykonywana jest praca. Że praca wykonywana jest tak naprawdę tylko w 4 z 12 bodajże statusów, tak? Co było taką ciekawostką i potem sobie powiemy, gdzie to było pomocne. Zgodnie z tymi zasadami metody Kanban wprowadziliśmy sobie różne linie, tak? Są jakieś tam ASAPy, tudzież inne skróty, są nowe funkcje, są bugi, jest jakiś deficyt techniczny, jest czas na automatyzację, dokumentację, na cokolwiek innego. A potem musieliśmy wprowadzić te legendarne limity pracy w toku. I to była kolejna rzecz, w której zarówno testerzy, jak i deweloperzy byli tak, jak to, tak, że tylko jedno zadanie na mnie albo tylko dwa, ponieważ mam wrażenie, że bardzo, bardzo, bardzo wiele osób w IT funkcjonuje w takiej kulturze zajętości, że dobrze jest pokazać, że mam dużo przypisane do siebie, że jestem ważny, że to są moje klocki Lego i nikt ich nie będzie zabierał, prawda? Ja właśnie nie potrzebuję staticmana, bo ja mogę mieć 6 ticketów otwartych i nad wszystkimi naraz pracuję, tak? Okej. Więc limity, które wprowadziliśmy, to były oczywiście limity na kolumnę, które wynikały od tego, ile osób jest w stanie się zająć danymi zadaniami i co ma sens, żeby ten system odblokować. W przeciwieństwie do szefa Dilberta, który przychodzi i mówi, to jest 10 twoich najważniejszych do zrobienia rzeczy, ustaliliśmy, że jeśli rzeczy są najważniejsze, to musi być ich mniej niż 10, tak? Więc jeśli mamy jakiś hotfix, nad którym musimy pracować, to ustalmy, że istnieje na to osobna linia i nie może być więcej niż jeden taki ticket naraz, tak? To i tak zawiesza pracę całego systemu, bo powoduje, że nie robimy niczego więcej, ale okej, jeden. Druga sprawa to jest jeszcze limit na tablicę, który miał zastosowanie tylko przez chwilę i oczywiście ten limit na osobę. To jest realizacja personal Kanban, czyli tego, że ja, owszem, mogę mieć dwa zadania, na przykład jedno aktywnie nad nim pracuję, drugie zgadzam się je mieć, bo powiedzmy, nie wiem, koduję z kimś, piszę w wolnej chwili jakieś tam testy, żeby to nie był taki overprocessing, ale to jest coś, co spotkało się tak naprawdę z największym oporem. Jedna ważna rzecz o limitach WIP, bo ludzie często się ich boją, mówiąc tak, ojej, wprowadzimy limit WIP i co teraz? Przede wszystkim po co wprowadzamy limity? Limity są po to, żeby ograniczyć kolejki i ograniczyć wielozadaniowość, ale są również po to, żeby rozpocząć dyskusję o tym, jak poprawić cały system, bo tak jak słyszeliśmy nawet w keynote dzisiaj, testerzy to nie jest odizolowana grupa, deweloperzy to nie jest odizolowana grupa, a nawet my jako drużyna produkująca coś, jeśli nie pracujemy w DevOpsie, musimy rozmawiać z ludźmi od infrastruktury, czy musimy rozmawiać z ludźmi od biznesu. I to jest ważne, żeby to był pretekst do dyskusji. Pokazujemy nasze ograniczenia i teraz weźmy za nie wspólnie odpowiedzialność i to przedyskutujmy. Co jest ważne, tak obrazowo mówiąc, limity WIP powinny ewoluować. Nie wpisujemy ich takim markerem, którego się nie da usunąć z białej tablicy, tylko taki, który da się usunąć, dlatego że to się będzie zmieniało. To się będzie zmieniało w zależności od tego, czy są wakacje i na przykład w fińskich firmach w lipcu nie ma nikogo w pracy, a więc jest WIP limit właściwie zero. Może to jest sezon typowych przeziębień, może to się zmieniać z cyklem rozwoju naszego produktu, tak? Mamy większy fokus na testy, mamy większy fokus na dokumentację i tak dalej, i tak dalej. Jako reprezentację tych jasnych zasad wprowadziliśmy sobie naprawdę lekką dokumentację dostępną dla wszystkich, dokumentację żyjącą, którą update'owaliśmy na bieżąco na temat tego, co jest na tablicy, jakiego to są typu zadania, jakie są kryteria, które musi zadanie spełnić, ażeby się znalazło w danej kolumnie. Teraz dwie rzeczy, które są bardzo istotne które były bardzo istotne dla testerów wtedy, kiedy ten system zaczął już działać, to były narzędzia dotyczące podejmowania mądrych decyzji.
Czy ktoś z was się znalazł w takiej sytuacji, że nie macie wystarczająco dużo czasu i ludzi, żeby przetestować wszystko w każdy możliwy sposób? O tym dzisiaj Wiktor mówił, tak, że nie powinniśmy wszystkiego tak samo testować. I oni też, wyobraźcie sobie. W związku z czym ta tablica stała się pretekstem do dyskusji, żebyśmy mówili, jeśli nie możemy, jeśli wiemy, że nie możemy wszystkiego w każdy sposób przetestować, to co ma największy koszt opóźnienia? Co niesie największe ryzyko biznesowe? Czego możemy nie przetestować w dany sposób, co możemy przepchnąć na następne środowisko. Chcę powiedzieć, że tu nie chodzi o robienie skrótów, które potem się odbiją czkawką, ale taka jest rzeczywistość biznesu, tak? Jak mówi Wally, mędrzec z pewnego komiksu, ilość pracy na świecie jest nieskończona, a czas naszego życia tak, więc musimy coś z tym zrobić, nie? Podjąć po prostu mądre działania. I to jest na przykład tego hotfixu, tak? Uznajemy. To się musi znaleźć na produkcji, krwawimy gotówką, tracimy klientów, zawieszamy wszystko, robimy to bez pewnych testów, tak? Bo nawet bez pewnych testów szanse dostarczenia tego na produkcję w pewien sposób niwelują ryzyko, a i tak jest źle, tak? Więc może taką decyzję podejmijmy. Druga rzecz to są dwa wymiary tablicy Kanban. Jeden z twórców Agile Manifesto, który założył jedną organizację skramową, a potem poszedł do drugiej, nie będę mówił z nazwiska, powiedział kiedyś o Kanbanie, że to jest nieszczęsny bankart waterfallu, że to jest w ogóle coś, czego celem jest tak naprawdę tylko obłożenie ludzi możliwie dużą ilością niekończących się zadań. Myślę, że to nie jest do końca prawda, to całkiem nie jest prawda, ponieważ Kanban jako system również promuje to, żebyśmy uwidaczniali zadania naszej konieczne do poprawy, tak, naszej edukacji, tego, żebyśmy powiedzieli, jeżeli nie chcemy, żeby to się powtarzało, to zróbmy sobie przerwę, poprawmy coś, udokumentujmy coś, przygotujmy automatyzację, cokolwiek innego, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie przestać biegać w niekończących się kołach, nie wiem, firefighting, znowu jest źle, znowu ktoś musi coś tam zostać po godzinach, tak? Drugą rzeczą, która jest z tym związana, to są te dwa wymiary tablicy. To znaczy, oczywiście ona wygląda waterfallowo, że to jest jakiś ciąg tych zadań, ale ona ma też drugi wymiar. To znaczy, to, co się znajduje w danej kolumnie, nie powinno być przypadkowo ułożone. Każda decyzja dotycząca tego, że chcę przeciągnąć to zadanie z kolumny to do do kolumny praca w toku, powinno być podejmowane w jasnym kontekście po dyskusji z product ownerem. Czy to jest w tej chwili to, co ja powinienem zrobić następne, bo być może rzeczy się zmieniły, być może sytuacja zmieniła się od wczoraj, być może sytuacja zmieniła się nawet od dzisiejszego stand-upu, tak? Więc jest bardzo ważne również, jak te etykiety są tu ułożone i wtedy mamy nigdy oczywiście pewność, ale większe prawdopodobieństwo, że pracujemy nad czymś, co zwyczajnie ma sens dla nas jako firmy. Okej, system działa. Czy przynosi korzyści? To tak naprawdę zależy. Spróbujmy to zmierzyć. Dwie metryki, które są w Kanbanie prawie zawsze obecne, to jest czas realizacji, czyli dla jasności to jest czas od momentu, kiedy na przykład bug zostaje zaraportowany, do czasu, kiedy zostaje naprawiony. Różni się on od czasu cyklu, który może być krótszy. I chcę powiedzieć, że ta prezentacja, podobnie jak wiele innych, trochę kłamie, dlatego że ta różnica czasu pomiędzy czasem cyklu i czasem realizacji potrafi być bardzo długa. Jak drużyny sobie z tym radzą? Otóż kupują karteczki Post-it Super Sticky, które powodują, że karteczki wiszą tak długo na tablicy, ale nie odpadają. Bo jak używali zwykłych, to one po prostu odpadały i pani sprzątająca je wynosiła i potem trzy miesiące później dochodzili do wniosku, że ticket jest w Jirze, nie ma go na tablicy, nikt nie pracował. Czy w ogóle był sens umieszczać go na tej tablicy pierwotnie? Tak? Rzadko sobie zadajemy takie pytania. Jeśli się przyjrzymy teraz szczególnie temu, że jak sobie powiedzieliśmy parę slajdów wcześniej, praca jest wykonywana w czterech stanach i te cztery stany sobie sumujemy, to czas pracy nad danym ticketem może być dużo, dużo krótszy niż czas realizacji. Jak to osiągnąć? Podejmować mądre decyzje. Podejmować decyzje nad
pracą nad właściwymi ticketami i można powiedzieć, jeśli hotfix realizuje jakąś potrzebę biznesową, to postarajmy się go zrobić w tak krótkim czasie. To jest możliwe. Teraz jedna ważna rzecz, jak zepsuć system Kanban, i to dobrze, że go zepsujemy. Otóż jeśli policzymy nasz czas cyklu jako testerzy, jeśli policzymy nasz czas realizacji jako testerzy, to powiemy sobie, wszystko jest okej, możemy zrobić to szybciej. Natomiast jeśli zoptymalizujemy tylko część systemu, to skutkiem tego będzie, delikatnie mówiąc, takie ładne słowo, suboptymalizacja całego systemu. Znaczy system się zatka, tak? Jeśli weźmiemy pod uwagę, wprowadzimy limity tutaj, weźmiemy pod uwagę te cztery stany, to wyprodukujemy bardzo dużo ticketów, które będą najdroższą stratą w historii firmy. Dlatego, że zadania tutaj to są zadania, nad którymi pracował analityk, nad którym pracowali testerzy, nad którym pracowali deweloperzy, a one na przykład nie są na produkcji, bo nie mamy, dajmy na to, środowiska continuous delivery. Z drugiej strony, jeśli będziemy szybsi niż nasi koledzy z developmentu, którzy sobie tych limitów nie wprowadzili i pracują cały czas nad wszystkim, powstanie pewnego rodzaju bąbel, tak? Czyli nie będziemy mieli nad czym pracować. Jak temu zaradzić? Jest bardzo proste do zbudowania i potężne narzędzie w Kanbanie, które nazywamy z angielskiego CFD, czyli kumulacyjnym diagramem przepływu. Pokażę wam dwa scenariusze. Otóż one się odnoszą do takich samych warunków wyjściowych, czyli mamy 20 dni pracy, 30 zadań. To jest sytuacja, w której deweloperzy zaczynają bardzo dużo na samym początku. Klient dostaje coś stosunkowo późno, jeśli w ogóle. Natomiast testerzy są zaangażowani w tym takim rozdęciu tutaj bardzo późno, tak? Ktoś widział taki przypadek, że no właśnie. I teraz z tego diagramu jesteśmy sobie w stanie bardzo łatwo odczytać nawet czas cyklu dla zadań, które by teoretycznie były zaczęte 8 dnia, że on wynosi, no nie wiem, to jest 4, 7, prawie 8 dni. Jeśli obniżymy sobie limity z 6 do 3, to można powiedzieć, że jest wyidealizowany scenariusz. Co się okaże? Okaże się, że klient może dostać pierwszą rzecz zrobioną może pod koniec pierwszego dnia. A testerzy pracują w miarę równomiernie przez cały okres sprintu, jeśli pracujecie w sprintach, czy w okresie pracy nad danym releasem. I jeśli weźmiemy sobie teraz średni czas cyklu dla zadań zaczynających się 8 dnia, to jest o ponad połowę krótszy. Tak. Na początku zacząłem od Dilberta, dlatego że każda prezentacja z Dilbertem jest dwa razy bardziej atrakcyjna niż bez, a każda prezentacja ze wzorem jest dwa razy mniej atrakcyjna, więc mam nadzieję, że to się zniesie. To jest prawo, które tłumaczy to, co widzieliśmy na slajdzie w poprzednim. Tak? Ono się nazywa Little Slow i ono o tym mówi, że jeśli ograniczymy ilość zadań w trakcie, przy stałej przepustowości rozumiane jako średni czas pobytu zadania w systemie, to czas realizacji naturalnie ulegnie skróceniu, tak? Bo będziemy mieli nie tam 5 przez 10, czyli 0,5, tylko na przykład 1 przez 10. Okej, podsumowując, CFD potrafi nas poinformować o wartości WIP w danej chwili, o czasie cyklu i pozwala identyfikować i przewidywać wąskie gardła. W opisie swojej prezentacji powiedziałem, że też powiem, jak odpowiadać na najtrudniejsze z pytań, czyli pytania kiedy. Lubicie te pytania, kiedy coś będzie na produkcji? Każdy lubi. Więc jak się w waszych firmach estymuje? To jest mokry palec, tak? Okej, no właśnie. Tradycyjnie metodą estymowania jest tak zwany effort plus risk, czyli rozbijamy coś na części składowe, mówimy, to zajmie 16 godzin, ale wiadomo, że nigdy się nie udaje w tyle, więc powiedzmy, że 20. Mija 48, rzecz nie jest zrobiona, tak? Okej. Kto wierzy potem na zewnątrz organizacji w takie estymaty? Bardzo niewiele osób. Więc chcę powiedzieć, że jeśli zastosujecie Kanban, jeśli zaczniecie liczyć czasy realizacji, to macie tak naprawdę super narzędzie do własnej poprawy, o czym pokazaliśmy, jesteśmy w stanie skrócić tą sumę strzałek i dostarczać coś wcześniej, ale też mamy super narzędzie służące przewidywaniu i raportowaniu.
Natomiast o ile Kanban może być przyjacielem testera, to średnia nigdy nie jest, tak? Wszyscy wiemy, jak bardzo dobrze rzeczywistość odzwierciedla średnia płaca publikowana przez jakąś tam instytucję, tak? Urząd Statystyczny. Więc nie używajmy średniej, natomiast porównujmy czasy i śledźmy ich rozkład w zależności od typów zadań, ponieważ to może wyglądać bardzo różnie i jeśli sobie zaczniecie te wartości śledzić, to będziecie potrafić odpowiedzieć na to pytanie w taki przewrotny sposób. Jesteś menedżerem produktu, kolejka należy do ciebie. W danej chwili przed zadaniem, o które pytasz, jest kilka zadań i na podstawie danych historycznych uważamy, że to zadanie będzie gotowe nie wcześniej niż. Tak? To jest oczywiście otwarta odpowiedź i bardzo przewrotna, ale zachęcam, żeby wystawić swoich menedżerów na tego typu rzeczy. Zamiast obiecywać im coś w story pointach czy ideal man hours, powiedzmy im, kolejka zależy od ciebie, do ciebie, jeśli nic się w niej nie zmieni, to może to będzie za na przykład minimum 3 dni. Tak? Bardzo, bardzo różna jest reakcja na to. Okej, okay, tyle praktyk. Kanban na wynos, czyli tak naprawdę krótkie podsumowanie tego, co ten Kanban dał nam w tej sytuacji. Po pierwsze uwidocznił ten proces, tak? Tak jak sobie mówimy, jest to praca intelektualna, praca kreatywna i coś, czego brakowało testerom w tym przypadku, to była widoczność tego, jak ich praca jest zależna od deweloperów, że nie powinni na nich czekać oraz jak wpływa na cały cykl wytwarzania produktu. Tak naprawdę oni byli tymi, którzy najbardziej rozepchnęli się w tej tablicy. Zacznij wcześniej, tak? To, co widzieliśmy na diagramie CFD, jeśli ograniczymy ilość pracy w toku, to szybciej będziemy mieli coś do przetestowania. Dostarczamy wartość, tak? Pamiętajmy, że nie ma już sensu mówić o Agile Software Developmentie, mówimy raczej o Agile Product Developmentie, tak? Oprogramowanie samo w sobie nie jest wartością, wartością jest produkt i to, co dostarczamy naszym klientom, z czego dostajemy wypłaty, tak? Kanban jest również narzędziem do poprawy. Mówi, że żaden system nie jest idealny i będzie musiał ewoluować, więc weźmy za to wspólną odpowiedzialność, tak? Wspólną odpowiedzialność jako team. I co jest istotne, kiedy słyszę, że ktoś ma świetny, zwinny system, ale potrzebuje pełnego etatu człowieka, który odpowiada na pytania kiedy, bo to wymaga całą pełnoetatowej pracy, żeby przerobić te dane, to ja mówię, że to nie jest zwinne, tak? Zwinny jest system, w którym macie już jakieś metryki, macie już jakieś dane i tylko przez ich przetworzenie bardzo krótkie jesteście w stanie odpowiedzieć na zewnętrzne pytania. Jeśli dotąd nie praktykowaliście Kanbanu, to możecie się zastanawiać, czy on jest dla was i chcę powiedzieć tutaj trzy krótkie rady. Pierwsza rzecz to jest taka, że Kanban nie jest czymś, na co się przełączamy, tylko czymś, co aplikujemy do istniejącego procesu. Nie ma to znaczenia, czy pracujecie w Scrumie, w Safe, w czymkolwiek, możecie go spróbować. Poprzez uszanowanie obecnych ról i procesów nie stoi tak naprawdę w sprzeczności z myślę niczym, czego możecie używać. Natomiast jest jedno ostrzeżenie. Jak wiemy, z wielkimi umiejętnościami przychodzi duża odpowiedzialność i tak jest z Kanbanem. Tak? Jest takie bardzo fajne słowo w języku polskim, niepreskryptywny, właśnie taki jest Kanban, to znaczy nie mówi nic o meetingach, tak? Jeśli macie stand-upy, jeśli macie planning, jeśli macie cokolwiek innego, to on wam nie powie, że macie je porzucić albo jak one mają wyglądać, natomiast powie wam, może za jakiś czas dojdziecie do wniosku, że one nie są wam potrzebne. Natomiast chcę powiedzieć, że przez to, że Kanban jest taki lekki, bardzo trudno jest skorzystać z pełni jego potencjału, jeśli nie podejdziemy do tego z dyscypliną. Tak? Musimy być zdyscyplinowani. Nie poprzestajmy na budowie protokanbanu, tylko tablicy, tylko mierzmy, co się na niej dzieje i tak dalej, i tak dalej. Okej. Jak spróbować? Jest dużo książek, jest dużo blogów, jest sporo fajnych materiałów na YouTubie. Natomiast wydaje mi się, że rzeczą, którą mogę zarekomendować każdemu, to jest nie sprowadzajcie konsultantów i
i zacznijcie sami, tak? To znaczy najłatwiej jest zacząć poprzez grę. Jest bardzo duża ilość różnego rodzaju gier, które emulują pracę teamu funkcjonującego w Kanbanie. Jednym z takich ostatnich wynalazków jest chyba FeatureBan, którego autorem jest, zdaje się, Mike Burrows, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli macie 2 godziny w waszym teamie, które możecie na cokolwiek pozwolić sobie w cudzysłowie zmarnować, to spróbujcie zagrać w taką grę. To jest naprawdę, to otwiera oczy i mówi, to są właśnie nasze problemy, tak? Każdy znajdzie oczywiście inne, a myślę, że to jest najszybsza metoda, żeby uzyskać takie przekonanie, spróbujmy. I tyle. Dziękuję serdecznie.